Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj jest u mnie plus jeden. Napruszyło trochę śniegu. Ale temat jest taki. Cały tydzień, jak nie więcej, ma być minus. Minus 5, minus 3, minus 2 w ciągu dnia. A nocą minus 8, minus 10, minus 11. To już nadszedł czas, kiedy trzeba będzie ubrać palmę. Wiadomo, że jeszcze nie dzisiaj, nie będę się wygłupiał. Ale tylko tak mówię, że będzie trzeba to zrobić. Będą na dniach odcinki. Jak ja to robię? Jak ja to przygotowywuję? Ile mi to czasu zajmuje? Jak to w ogóle wszystko wygląda? To sobie będziecie mogli zobaczyć. Natomiast dzisiaj jeszcze chcę namiot otworzyć, przewietrzyć, jest plus jeden, bo jak nie będę wietrzył później przez tydzień, to chociaż dzisiaj jeszcze coś tam powietrzę, przewietrzę, to żeby te Waszyngtonie, to wszystko, żeby tam wszystko było cacy. W tej chwili tam jest plus 9 stopni. Czemu będę okrywał, a czemu nie będę okrywał? Ja już będę mówił. Będę okrywał palmy tylko dlatego, że tak, karłatka straciła wstożek wzrostu i musi się teraz zregenerować, więc nie chcę je męczyć przy minus 11, przy minus 10. Wagnerianus, dobrze wiecie, że w tym roku jest wkopany, więc ja go tak trzymałem do minus 8, 9, bym nic nie robił. No ale jak minus 11 i jeszcze przez cały tydzień ma być dobowo, dzień, noc, na minusie, i to dużym minusie, bo minus 11, minus 10 to już jest dużo, naprawdę dużo, i to przez 3 dni tak ma być, tam nawet 4. Więc to jest dużo i się boję, żeby coś się tam nie porobiło. A skoro już robię dla Wagnera, dla karłatki, to już dla dobrej kondycji na lato też zrobię dla trachów. Bo dla mnie to, tak jak mówię, przy tym nowym projekcie rusztowanie to jest kilka minut, żeby to uzbroić. Więc jak robię wszystko, to zrobię już wszystko. Przynajmniej zobaczycie, jak to wygląda, jakie to są budy wielkie, ile to czasu zajmuje. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze przejdziemy się innego tracha zabezpieczyć, tego mojego gruntowego tracha. Tutaj za kaki. O, widzicie go. Tego bidulka też zabezpieczę. Będzie zabezpieczony. Nakryję go po prostu kilkoma warstwami doniczek. Zaczynając od najmniejszej, aż do największej. Tych warstw będzie wtedy kilka. Bo tak, no to co mogę? No, czym go będę opatulał? No nie ma sensu, on tam powinien sobie dać radę. Jak nie, no to trudno. Przecież to tylko siewka. Nic więcej. Tak to będzie wyglądało. Ale to, tak jak mówię, jeszcze nie dzisiaj. Ja sobie to w tygodniu, tak w środę. Zobaczcie, jakie mam nieszczelne okna. Widzicie? Daleko sięga, prawda? Bardzo ostro grzeje w domu. No i tak. Tutaj nic nie ma, a tu jest. Nieźle, nie? No. Zajrzymy. Kurde, ale ścieżkę wydeptuję. Muszę chyba chodzić innymi drogami. Zobaczcie. No tak zieloniutko, a tu już zżółknięte od tego deptania mojego. Chyba będę musiał, tak jak tam ktoś z Was pisał, dorzucić kosteczkę jedną, powiększyć krąg, żebym mógł spokojnie chodzić. No, dobra. Nie będę Was męczył. O, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Parapet powrócił. Figi z woreczków dałem do doniczek. Przykryłem butelkami. Tu moje trachy. Jeszcze nic nie wyszło. I tutaj wczorajsza jułka, którą przesadziłem. Tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze w Waszyngtonie, jak sobie fajnie rosną.
I tak to mniej więcej wygląda. Gdyby to było minus 8, gdyby to było minus 9, to bym to naprawdę olał, ale minus 11, trach by to jeszcze przeżył, ale karłatka bez stożka mogłaby to ciężko znieść. Tak samo Wagner. Wagner jest wkopany w październiku, 20 października, to te korzenie na 100% nie są ukorzenione tam pod ziemią, więc on też jest troszkę w słabszej kondycji i trzeba mu trochę pomóc. Chociaż sama obudowa, już nie wiem, czy by to grzało, ale sama obudowa, żeby nie wiało już tym zimnem po tych palmach. A wiadomo, jak już owinę, to pewnie farelkę też wrzucę. Przynajmniej testy będą, czy te osłony, czy w osłonach temperatura się podniesie, czy nie. Do tych mniejszych palm wkłady od zniczy i nic więcej. Do karłatki jeden, do tracha jeden. I to w zupełności powinno wystarczyć. Zresztą tak jak ostatnio przy minus 8, karłatka była cały czas na plusie, więc rewelacja. Dobra, nie gnębię was. Trzymajcie się, hej.